Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, w którym żegnamy listopad, a witamy grudzień. I w wielu rejonach naszego kraju przełom tych miesięcy może być śnieżny, a śnieg zimą dla większości roślin jest bardzo wskazany. Otula je niczym puchowa kołdra i stanowi warstwę izolacyjną, chroniąc byliny i korzenie roślin przed siarczystym mrozem. Bo najgroźniejszą pogodą dla naszych okazów w ogrodzie jest silny mróz bez śniegu. Ale póki co siarczyste przymrozki jeszcze nie są zapowiadane. Nie spieszmy się więc zanadto z okrywaniem roślin agrowłókniną. Poczekajmy z tym do nadejścia silniejszych mrozów, na przykład poniżej -5, -6 stopni Celsjusza, lub do momentu, gdy mróz będzie utrzymywał się już przez dłuższy czas. Teraz rośliny mają jeszcze sposobność, żeby się zahartować. Dzięki temu lepiej przetrwają zimę. Grudzień to miesiąc, kiedy ogrodnictwo schodzi nieco na drugi plan. To najczęściej czas, kiedy myślimy więcej o świętach Bożego Narodzenia. Warto połączyć jedno z drugim i zaplanować, jakie świąteczne dekoracje mogą pojawić się w naszym ogrodzie lub jakie ozdoby możemy przygotować z tego, co w ogrodzie się znajduje. Czas pobudzić wyobraźnię. Możemy na przykład ususzyć wybrane owoce, nie tylko do jedzenia, ale także do wykorzystania jako naturalne bombki. Do tego mogą nam posłużyć jabłka, pomarańcze, grapefruity lub cytryny. Tniemy je w plastry i suszymy w specjalnych urządzeniach, w piekarniku lub na kaloryferach. Pięknie wyglądają potem zawieszone na świerkowych gałązkach lub ułożone w świątecznych stroikach. Cytrusy są o tej porze najsmaczniejsze, a ich pestki, a tak naprawdę nasiona, najlepiej nadają się o tej porze do siewu. Jeżeli lubimy eksperymentować z wysiewami i chcielibyśmy zaobserwować, jak kiełkuje cytrynowe lub pomarańczowe drzewko, wystarczy umieścić ich nasiona w niewielkiej doniczce z podłożem oraz dbać o stałą wilgotność tego podłoża. Po kilku tygodniach pojawią się zapewne niewielkie roślinki, które mogą się u nas zadomowić na dłużej. Wolne chwile można jeszcze przeznaczyć na przygotowanie drewna do kominka lub do zimowego biwakowania w ogrodzie. Pamiętajmy, że drewno, którego używamy do palenia w kominku, powinno być sezonowane, czyli odpowiednio wysuszone. W przypadku ogniska nie ma to już aż tak wielkiego znaczenia, a zimowe smażenie kiełbasek lub pieczenie chleba przy wesoło płonącym ogniu może być wspaniałą zabawą. Przy tej okazji warto przypomnieć, że popiół z drewna jest wartościowym nawozem dla roślin w ogrodzie, bogatym w fosfor, potas i wapń. Można jego niewielkie ilości rozsypywać na niezamarzniętą ziemię wokół drzew i krzewów liściastych, bylin i w warzywniku. Nie stosujmy go jednak przy roślinach iglastych i kwasolubnych. Życzymy wspaniałego tygodnia, a na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.